Malu widzowie, kolejny odcinek Wiedźmin 3 serca z... Kurczę, blaszka. A co mi się pomyliło z poprzednim wątkiem, bo trochę tam poprzednia misja zahaczała, którą wykonywaliśmy w poprzednim odcinku o serca z kamienia, natomiast oczywiście krew i wino, kontynuujemy sobie naszą przygodę w Toussaint. Możecie zostawić lajka na dobry początek. No a co, a my się pakujemy już bezpośrednio do środka i spróbujemy przemienić Regisa w prawdziwego wampira. Mimo tego, że Regis jest po odwyku, to niestety będzie musiał się tu dla nas poświęcić. Znaczy niestety będzie musiał. Nic nie musi, jest wampirem. On co najwyżej pewnie może. Hodowla trzody ludzkiej. To na poważnie? Autor spędził wiele lat obserwując zachowania ludzi, których hodował, i tak powstało to wątpliwe moralnie dzieło. O kurde, w warunkach opisanych powyżej nie należy się martwić o rozmnażanie trzody ludzkiej, która jeśli zapewni się jej minimum egzystencji oraz przemieszcza osobniki żeńskie z męskimi, będzie się kopulować bez względu na to, czy jest w niewoli, czy nie. Jesus. Należy w tym momencie wspomnieć, że istnieje szkoła, która każe traktować trzodę ludzką z większą swobodą i troską, między innymi dostarczając jej lepszej jakości pożywienie i pozwalając skorzystać z pewnej ograniczonej wolności. Ponoć zapewnia to większą ilość dobroczynnych składników we krwi i czyni tę ostatnią smaczniejszą. Jednak warto tu nadmienić, że taka metoda hodowli jest znacznie trudniejsza i wymaga zastosowania technik emocjonalnego przywiązania, o których będzie mowa w kolejnych rozdziałach. W praktyce hodowli znaczy to tyle, że człowiek zawsze będzie chciał dostać więcej niż mu dajemy. Możecie sobie tutaj przeczytać, jeżeli chcecie. Nie chcę spędzać i czytać tej całej książki. Champion z Toussaint Mutna. Ja jestem tym, który służy plemieniu. Wywyższony ponad ludzi, wyrzekam się ludzkiej słabości. Postawiony ponad ludźmi, staję się pasterzem trzody. Napełniony siłą, zwrócę swój miecz przeciw wrogom plemienia. Jestem panem i niewolnikiem. Jestem wykonawcą woli plemienia. Przyjmuję ten miecz i pancerz, by służyć plemieniu. Jaki miecz i pancerz? Ten miecz i pancerz. No właśnie, o tym mieczu i pancerzu mówiłem. Podobno jest zajebiste, a gówno jest. Zabicie przeciwnika odnawia żywotność. Nie, chyba mamy lepszą zbroję zdecydowanie. Mieczyk może być w sumie to całkiem przyjemny. Gerward, załóż te okulary. O kurde, to jest fajny mieczyk na 48 poziom. Ale nie wiem, który ten miecz my podnieśliśmy, jak on się nazywa. Dostanę taką informację. Stalowy miecz Stesham. Może to. Tak jest. Stesham Mutna. Beznadziejny. Ale o, jesteśmy jeszcze przeciążeni. Warto by było coś wyrzucić. Kurczę, nie lubię wyrzucać przedmiotów, bo... O, bardzo jesteśmy przeciążeni to przez ten pancerz pewnie, co? Ale jaki on jest gigantycznie drogi. Aż już mi się chce płakać, nie? Jak ja widzę, co ja wyrzucam. Może to jest dużo warte. Znaczy dużo waży. Ale też jest dużo warte. Nie. Może ja bym szybką ewakuację zrobił. A może nie, na pewno jest tu jakieś gówno mało warte i dużo ważące. Stop. Sortuj według ciężar. Tu są takie syfy zazwyczaj. No, łańcuchy 7 kilo, nie? Wydupcasz. Drabina, wydupcasz. Jakieś topory, wydupcasz. To jest nic nie warte prawie. To złe miejsce. W powietrzu wisi śmierć. Bo wiele osób dokonało tu żywota. No, widzę. Zdążyłem zauważyć, Regis. Dawaj, tu nie ma czasu. Glify wydrapane w skale. Kiedyś były pokryte krwią. Coś oznaczają? To są symbole. Wy byście to nazwali plemion, które rozeszły się po świecie po koniunkcji sfer. Moi przodkowie umieścili je tu, żeby przypominały, skąd się wywodzimy. Ludzie z chowu klatkowego i wolnego wybiegu. W ostatnich dziesięcioleciach wielu z nas uznało, że znacznie skuteczniejszą metodą pozyskiwania dobrej jakości krwi ludzkiej niż polowanie na pojedyncze osobniki jest usystematyzowana, kontrolowana hodowla. Oprócz oczywistych plusów, takich jak choćby wpływ na spożywane przez trzodę pokarmy, czy możliwość
krzyżowanie konkretnych osobników w celu pozyskania potomstwa o najlepszej gatunkowo hemoglobinie. Niewątpliwym plusem hodowli trzody ludzkiej jest także fakt, że oswojeni, trzymani pod kluczem ludzie, inaczej niż ci rozsiani po swoich naturalnych siedliskach, stają się mniej agresywni. W kwestii hodowli istnieją jednak różne szkoły, czego dwie wydają się ostatnimi czasy zyskiwać największe uznanie. Są to chów klatkowy i tzw. wolny wybieg. Niniejsza rozprawa szczegółowo omówi wady, zalety oraz metody prowadzenia obu z tych hodowli. Słowem wstępu warto zwrócić uwagę na podstawowe różnice między oboma typami. Chów klatkowy, bardzo szczegółowo i trafnie opisany w dziale hodowla trzody ludzkiej. Zakłada umieszczenie kilku osobników męskich i żeńskich w zamkniętej, ograniczonej przestrzeni ze stałym dostępem do powietrza, wody i pożywienia. Od hodowli z tzw. wolnymi wybiegami różni się tym, że trzoda nie jest wypuszczana poza obszar hodowli, cały czas trzymana w niewoli. Wolny wybieg natomiast zakłada pozostawienie trzody w jej naturalnym środowisku, bo stworzenie jej warunków jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Czyli na przykład założenie tzw. wioski, o czym szerzej w rozdziale wioski ludzkie, zakładanie i rozwój hodowli, a następnie uzależnienie psychiczne i fizyczne od właściciela. Najskuteczniejszą metodą uzależnienia człowieka od siebie jest zagwarantowanie mu bezpieczeństwa oraz stałego napływu wysokogatunkowej karmy. Warto też dodać, że człowiek, który ufa swojemu właścicielowi w momencie, gdy jest pity, nie czuje strachu, nie broni się, przez co ograniczona jest w jego organizmie produkcja noradrenaliny z kortyzolu, które negatywnie wpływają na smak krwi. To więcej, zdarza się nawet, że oswojony człowiek z wolnego wybiegu w momencie spożywania jego krwi przez właściciela odczuwa swoistą przyjemność, związaną prawdopodobnie z napięciem seksualnym, co z kolei powoduje wzmocnienie walorów smakowych jego posoki. Jesus. Ale ja zawsze lubię właśnie, często jak przechodziłem, znaczy generalnie, zgromadziliście tu osobliwą biblioteczkę. No rzeczywiście, ale ja nie brałem w tym udziału. Dobra. Cele? Kogo tu trzymano? Ach, to wielce niechlubna karta historii mojego ludu. Wolałbym nie przywoływać dawnych demonów. Już zdążyłem przeczytać, oczywiście, że ludzi. To nie był wolny wybieg. Chciałem powiedzieć, że tego. Że ja zawsze właśnie, jeżeli chodzi o zwierzęta i tak dalej, to sobie wyobrażam, czy fajnie było, jakby to ludzi tak hodowano i wtedy podejmuję ostateczną rozmowę, czy ostateczną decyzję, czy warto jednak to robić, czy warto jednak tego nie robić. No, nie rób przede wszystkim najważniejsza zasada. Nie rób innemu temu, co tobie nie miłe. Proste. Stenogram z rozmowy z mistrza Ezeichela z istotą ludzką. Jak to przebrać? Zwyczajnie wydaje... Dobra, nie chcę mi się tego czytać akurat. Pierścień, tam coś jeszcze było. A mogę zbadać te znaki, tak? Co oznacza ten symbol? To dead. To ci, którzy poszli na wschód, za góry Sinę. Okej, okay, a ten? A to? Co to za plemię? Garasham. To moje plemię. Moje i Detlafa. My zostaliśmy tutaj. Co to za glif? To Amurun. Oni udali się za morze. Okej, okay, czyli plemiona wampirów. Oreny, rękawice jeszcze z duszą. Z duszą. I wyrzućmy znowu jakiś syf, powywalajmy z naszego jako sortowanie według ciężar. Co to jest za gunwo? Kilow tutaj na przykład mamy. No 6 bym wyrzucił, bo jeden mi się chyba przyda. Stara niedźwiedzia skóra, zajebiście droga. Więc zostawiamy, no i te młotowe końcówki też byśmy wyrzucili, idziemy dalej. Kurde, zaraz oczopląsy jakieś dostanę. To się wszystko świeci w dziwny sposób. Kurde, w ogóle mam wrażenie, że ostatnio urocze jestem miejsce. Bardzo mało energiczny w porównaniu do tych pierwszych odcinków. Mówiłeś, że trzymano tu tylko jednego wampira. Zdziaciałem. A tak, widzisz, moi przodkowie nie byli zbyt humanitarni. Uznali, że najlepszą karą dla Kagmara będzie dręczenie go zapachem krwi, której nie będzie mógł skosztować. Dlatego trzymali tu również ludzi. Ludzi, z których upuszczali krew.
Hag marszalał z bunu i złości, a ludzie wykrwawiali się i umierali. Potraktowali ich jak bydło. Chciałbym zaprzeczyć, cofnąć czas, ale to niemożliwe. Mogę odczuwać jedynie wstyd za moich pobratymców. No, nie tak, że myśmy nie zasłużyli jako ludzkość. Nie mogłeś nic zrobić. Bierzmy się do roboty. Racja. Przygotowałem przynętę. Rozłóż ją, proszę. Najlepiej przy wejściach do tuneli. Wtedy zapach najskuteczniej się rozniesie. Co to, jakieś mięcho nabite na pal? Umieść przynętę przy wejściach do tuneli, żeby potwory szybciej wyczuły zapach. Ciarki mnie przechodzą, kiedy sobie pomyślę, skąd te tunele się tu wzięły. To była naturalna kolej rzeczy. Zapach śmierci przyciągał trupojady. A ty co, pakujesz się do środka, czy co robisz? Chyba tak. O, tutaj jest coś do podniesienia. Jakieś wino. Pierwszy raz chyba widzę takie wino. Tu mam gdzieś jeszcze umieścić tą przynętę chyba. Dobra, nie miałem dostępu za bardzo do tego. No i co? Oni potraktowali nas jak bydło. My traktujemy bydło jak bydło. Myślisz, że to zadziała? Mięso jak mięso. Mam nadzieję. Tak mięso, na przykład tutaj. Tak, że czuć je chyba w Nowigradzie. Więc raczej... raczej zasłużyliśmy. Zasłużyli ci ludzie, którzy tu byli. Dobra, kłaś tu. Rzecz, no oczywiście nikt nie zasłużył na takie coś, szczególnie niewinna osoba. Wiadomo. Hodowani i tak dalej. Tak sobie mówię tylko o grze. No nie. To wytrzyma? Nie wygląda na że rasiści i kurwy to są. Tylko. Hagmar siedział w niej ponad 200 lat. Mówiłem ci. Pozory mylą. No nie no, w życiu realnym większość ludzi pewnie jest dobra. Dobra, a mam powiedzieć Regisowi, że tego... rozłożone, co teraz? Wejdę do klatki, a ty mnie skujesz. Stop, z którego jest. Ale rasiści i kurwy też są. Wydawało mi się, że nie będziesz chciał uciekać. Będę cierpiał i jedyne, o czym będę myślał, to żeby przestało mnie boleć. Wtedy nie ręczę za swoje czyny. Pośpieszmy się. Potwory zwietrzyły przynętę. Poza tym zaczyna mi się już kręcić w głowie. Od krwi? Ktoś, kto nie przeżył wampirzego łaknienia krwi, nie wie, co to jest pragnienie. Miejmy przede wszystkim nadzieję, że klatka wytrzyma. Mało wytrzymało wygląda. Może umówimy się na jakieś hasło. Wiesz, gdybyś czuł, że już nie dajesz rady. No i co wtedy zrobisz? Nie wiem. Uspokoję cię jakoś. Hej, spokój teraz. Nie będziesz w stanie. One shot? Dostałem pieprzonego one shota z takiej odległości przez jakiegoś gościa z kolczami? O co w ogóle chodziło z tymi tunelami, że on tam mówił, że woli nie wiedzieć, skąd te tunele się tu wzięły. Co teraz? Może umówimy się na jakieś hasło. Wiesz, gdybyś czuł, że już nie dajesz rady. Dobra. Ostrożnie. Parszywiec wybucha. Uniki, QN jakiś sportowy, żeby tutaj mnie chroniło. Góle są łatwe, więc góle zostawiam na koniec. Przede wszystkim te, które wybuchają, trzeba rozdupcyć. Regis poczuł krew. Dobra, Quen. To chyba nie będzie takie łatwe, szczerze mówiąc. Poczuł krew, ale coś mu za bardzo to łaknienie nie idzie do góry. Mało tej krwi poczuł. Trzymasz się? Jest. Jest coraz gorzej, ale tam. Dobra. Dobrze, posłyszę kolejne. Ole se nabije na mieczu. O kurde, ile se na mieczu nabije tego. Damage'a dodatkowego. O kurde, ale syf. Dobra, śmigło może. Powinno działać, dawaj, muć. Co? No dobra, do 3 razy sztuka, jak to mówią. Przynęty kurde, ciężkie to jest, strasznie. Może umówimy się na jakieś hasło.
Wiesz, gdybyś chciał. Dobra, radę. Po kolei powolutku trzeba to robić. No i co wtedy nie, zrobić? No kurwa nie mać, nie na co się spieszy. Nie no, teraz mnie coś rozdupcy. Nie będziesz w stanie. Kurczę, te parszywce mają jakiś powalony damage. Swoją drogą. Skinilet, parszy... No kurwa! Trzybieg i od razu wybuch, ty. O kurde, jakie to będzie ciężkie w ogóle. Dobra, no postaramy się, no. A, jaskółeczka, jakaś jaskółeczka. No tak, tak, jedzonko w ogóle, zero regena życia, co odpierdalam. Ale temu Regisowi to też za dobrze nie idzie z tym głodem. Kurde. Ostrożnie, ostrożnie, pyk. Pyk, dobrze, że on nie bije dużo ten fleder. Pyk. Trzymasz się? Jest. Pyk, pyk, pyk. Dobra, ucieczka, bo on wybuchnie teraz. Nie wybucha. Pyk, teraz. Dobra. Dojeżdżamy gula. Może jakiś kod by się przydał w sumie. Spróbujmy, będziemy może... Oj, będziemy dużo lepiej widzieć przeciwników. Gule, a coś... Ty, Regisowi coś, ten głód nie wzrasta. Nie podoba mi się to. Ja tu tak wieczność nie będę przecież ich bić. Zobacz tu ile tu jest potworów. Kurwa mać. Jucha? No, jucha. Dawaj, parszywiec, wybuchaj, fleder. Ty, głód krwi Regisa coś za bardzo nie idzie na dół. Do góry, czy gdzie on ma kurwa iść? W ogóle się nie zmienia. Coś tu jest nie tak, mi się wydaje. Kurwa, ile potworów. Nie, coś tu jest nie tak fest. Coś tu jest niegrańsko. Nie, to nie powinno tak być. Jak już przecież zobacz, gdzie tu jest zabitych potworów, halo. Chyba, że to... Wytrzymaj jeszcze, już cię opuszczam. A, dobra. Chyba, że to random, nie będzie ten pasek zmieniać się, tylko tak w pewnym momencie po prostu będzie kituwa. To po co ten pasek dodali? Ale brzyda. Musisz jeszcze wytrzymać. Za kilka godzin krew zaschnie i jej zapach nie będzie cię leczył. Górne kilka godzin. Zabiorę cię stąd. Mikstura. Czyli ostatecznie tak w sumie nadal jest po odwyku. Się za dużo nie wypił tej krwi. Trochę tylko. Musiał skosztować, żeby w tym stanie sobie nie da przypomnieć pewnie. Pomogę ci. I szybciej wpaść tutaj w furię. Generalnie poszman dla Regica, że się stara nam pomóc. No nie. Deadlaffa tam ogarnąć. Zresztą i tak byśmy go nie zabili, tak jak Deadlaffa. Samemu. Nic byśmy mu nie zrobili, to było takie gonienie tego Deadlaffa ciągle. Cóż, co roku wracał. Formą bym tego nie nazwał i zapewne nieco mi zajmie, nim dojdę do siebie. Ale dziękuję, już lepiej. Nie powiedziałeś mi, że tak to będzie wyglądało. Nie ma o czym mówić. Jest o czym mówić. Bo jakbym wiedział, że poddasz się takim torturom, to co byś zrobił? Znalazłbym Deadlaffa w inny sposób. Tyle, że ja nie chciałem żadnego innego sposobu. Nie pomyślałeś o tym? Nie, bo żadne rozumne stworzenie nie chce się narażać na taki ból. Pod tym względem niczym nie różnicie się od nas. Mówiłem ci. Co, ten komputer wybuchnie chyba. Rozumiesz? Wielki ból. Jest głośno to. Zaciągnąłem u Deadlaffa. Gdybym miał zrobić to jeszcze raz, nie zawahałbym się. Przygotowałem pogłos. Na pewno zrobiłeś wszystko wedle receptury.
Nie pomieszałeś proporcji i czasu ważenia? To ważne. Najmniejsza pomyłka, nawet wiedźmina, może drogo kosztować. Spokojnie. Mam trochę wprawy w ważeniu eliksirów. No dobrze, w takim razie zaczynajmy. A to my będziemy pili? Skoro on mówi, że będzie nawet wiedźmina kosztować? Myślałem, że to wampir musi wypić. I wtedy, że to na wampirach tylko działa takie coś. Że wspomnienia będzie mógł sobie tutaj przypomnieć. Detlafa. Ale cicho bardzo. To nie jest moja wina, że jest tak cicho, no. Przepraszam! Ja tylko na szybko! Wepchnął się pan w kolejkę. Ależ panie hrabio, mam spotkanie. Zaraz Proszę pana, pan był pierwszy. Proszę, pan usiądzie. Ten pan był tu pierwszy. Rusz się w tej chwili, bo pożałujesz. A, rozumiem. Nie wiedziałem, że to znajomy jaśnie pana hrabiego. To chyba całkiem miłe wspomnienie. I wtedy kazałem mu zejść i ustąpić miejsca, żebyś widział, jaką miał minę. Nieźle mu daliśmy popalić, prawda, Detlafie? I wtedy moja matka, proszę sobie wyobrazić, uparła się, żebyśmy kupili ten młyn. Zabawne, prawda? Ale przynajmniej teraz mam co opowiadać przyjaciołom. Wybacz mi. Co? No kurde, ale chuj. Chyba bardzo nie chciał tego zrobić. A, dlatego sobie odciął rękę. Co, kurwa, to tyle? O, nareszcie się obudziłeś. Wierzgałeś jak jakieś zwierzę złapane w sidła. Zacząłem się obawiać, że jest po tobie. Nie było to zbyt przyjemne, ale ważne, że się udało. Co zobaczyłeś? Zamordowanie Delacroix nie przyszło Detlafowi łatwo. Wygląda na to, że się z nim zaprzyjaźnił. Mimo to go zabił, a ciało poświatował. Potem wpadł w furię i oderżnął sobie rękę, którą dokonał morderstwa. Bardzo interesujące. I zupełnie niepodobne do Detlafa. Widziałeś coś jeszcze? Cześć buta. Też. Widziałem sytuację, w której Delacroix bezinteresownie okazał Detlafowi sympatię. To był chyba początek ich przyjaźni. Skąd ta niepewność w twoim głosie? Bo to nie było nic wielkiego. Zwykła codzienna sytuacja, przecież wizje miały być związane z silnymi emocjami.
Widocznie w Detlafie właśnie takie emocje wywołała. Zważ proszę, że później jednak dokonał mordu na Delacroix. Zabicie kogoś, kogo darzy się sympatią, nie może obejść się bez emocji u nikogo, nawet u wampira. Widziałeś coś jeszcze? Było coś, co pojawiło się w wizji dwukrotnie. Pucybut. Stoisko Pucybuta. Detlaf poznał tam Delacroix i wrócił w to samo miejsce po jego zamordowaniu. Osobliwe. Kram znajdował się chyba gdzieś w portowej części miasta, a sam Pucybut zachowywał się, jakby znał Detlafa. To byłoby jeszcze bardziej osobliwe. Może warto porozmawiać z tym młodzieńcem, choć nie spodziewałbym się rewelacji. To nasz jedyny trop. Idę pogadać z dzieciakiem. Idziesz ze mną? Dołączę później, jeśli pozwolisz. Nie czuję się jeszcze na siłach, żeby stąd wychodzić. Rozumiem. W takim razie odpoczywaj. Wrócę, jak się czegoś dowiem. No nie w formie jest. A ciekawe, czy takie wampiry wyższe też śpią. No właśnie chciałem spytać, w trumnach. Ale chyba niekoniecznie. Ona akurat śpi na wygodnym leżu. O, jest chyba kolejna ta książka o hodowli ludzi. Proszę mi dać przeczytać. A, moje ostatnie mi myśl przed snem. Nie wiem, co o hodowli ludzi. Cadek, był jeszcze jeden rozdział, a nie zdążyłem podnieść. Abstrakcyjna idea. To trzeba przyznać. Krasnoludzkie TTT to się przyda do wytworzenia wytworzenia naprawek, czarodziejstw, twierdzy. Dobra, tu raczej już nic ciekawego takiego nie znajdziemy. Myślę, że faktycznie udamy się do Pucybuta. Nie będę też chodził po każdym grobie i czytał, kto tu jest pochowany. Że w ogóle powalone, że oni tutaj, że praktycznie co drugi grób można tutaj przeczytać, kto tu leży na tym grobie. O kurde, i widzę też potwory. Ale daleko, no. Powalone jest to, że ja mogę sobie chodzić i czytać, kto tu jest napisany. Niesamowite. Ale niesamowite jest też to, że prawdopodobnie to są twórcy gry po prostu, no nie? Paweł Banat Banasuk. No, tak mi się wydaje. Majomajewski. Tylko trochę zmodyfikowane nazwy. Ale wydaje mi się, że groby należą do twórców gier. Gry, CD Projekt Red. Nie wiem, może myśleli, że ich ta gra pochowa. Nie będą musieli zamknąć firmy, a się okazała gigantycznym sukcesem. Pamiętam, jak ludzie się jarali, że tego, że Wiedźmin Trójka był w tych, w wiadomościach. Pucybuci raczej nie pracują w nocy. Lepiej wrócę tu w dzień. No, wydaje mi się, że to nie jest noc. Jest to tak zwana idealna, wydaje mi się, pora na to, żeby właśnie taki Pucybut pracował. Ludzie wstają i tak dalej. Nieważne, czy leje, czy słońce przypiega przez tydzień. Tutaj zawsze jest błota po kostki. Nie moja wina, taki mamy klimat. Ci dam klimat, Zara. Co rano wylewasz, pomyję. Tu i przed naszym warsztatem. Żeby ludzie sobie buty brudzili i do ciebie przychodzili czyścić. Panowie, to są jakieś spiskowe teorie. Zaraz ci te teorie spiszę pasem na dupie. Dałać go! Nie no, Kidosa będziesz bił. A ty co za jeden? Jego ojciec? Wiedźmin. Wiedźmin. I radzę wam wrócić, skąd przyszliście. Myślałem, że Wiedźmini to przed potworami bronią, a nie chronią oszustów. Ten mały jest mi potrzebny. Muszę z nim porozmawiać. Gadaj sobie z nim ile chcesz, ale po tym, jak mu skórę wygarbujemy. Odstąp! Nie ma mowy. Nie? To proszę bardzo. Możemy i tobie przy okazji spuścić manto. Mnie tam wszystko jedno. Ale bym syn zrobił. O kurwa, ty dużo was. Wydupcał. Ta, nogi mi połamiesz. Wypierdalasz. Co? Jakim oszustom? To jest młody przedsiębiorca. Ale widzę, tłum ludzi kibicuje. Spokojnie, panowie. Mogę użyć Quena? Nie mogę, ale na pewno jakąś jaskółkę mogę użyć. Bo to akurat i tak jest nie fair rozgrywka. Dobra. Jaskółeczka, może jakiś gromik by się też przydał, ale chyba sobie poradzimy raczej bez tego gromu. Dobra.
Jeden rozjebany. Ten ma mniej życia, więc na tym bym się aktualnie skupił. Pyk. Fajnie by też było mieć pałkę, bo wiem, że pałką mogę bić tak jakbym bił pięścią w takich właśnie walkach. Tylko ja zawsze te pałki i tak dalej to sprzedaję. Mam tylko okazy. Niestety. Nie mam takiego bicia, koniec imprezy. O kurwa, zostaw, zbugowałem się. Puść no, puść, zbugowałem się. Ałaja. Co to ma znaczyć? Co to za bójki? Na zlecenie księżnej prowadzę dochodzenie w sprawie bestii. A tak, coś słyszałem. A ci tutaj to co? Przeszkadzają. Utrudniali śledztwo. Rozumiem. No nic, posiedzą sobie kilka tygodni w ciupie, to im się odechce przeciw księstwu występować. Idziemy. Też szczerze, jakbym wygrał, to nie miałbym takiej tutaj interakcji, więc... Kurde, drugi raz już dostałem od bobków pierdziel. Niesamowite! Ależ ty umiesz machać tymi łapami! Nie szukasz może pracy? Stworzylibyśmy zgrany duet! Tak? Jak by to według ciebie miało wyglądać? No, najnormalniej w świecie proponuję ci spółkę. Ja bym zajmował się swoją robotą, a ty byś stał na straży. No i jesteś ode mnie silniejszy, więc rano byś nosił pomyję i pomagał mi robić błoto. Czyli z tym błotem to prawda. Słusznie chcieli ci spuścić manto. No wiesz, trzeba sobie jakoś radzić, nie? No, to jak będzie? Wchodzisz w to, czy nie wchodzisz? Zastanowię się. Interesuje mnie pewien człowiek. Zaraz. Zanim przejdziemy do pogaduszek, zapraszam na krzesełko. No dobra. Ale ja mam czyste buty. W tym mieście nikt nie ma czystych butów. Chyba, że wyszły właśnie spod mojej ręki. Zapraszam! Ale ładne krzesełko. W ogóle no, jakie ładne buty mamy. To o co chciałeś zapytać? Fajne. Jednego z twoich klientów. Dziwne, ale fajne. Wysoki, nosi ciemny, elegancki surdut. Nie jest stąd. Cudzoziemiec. Coś mi świta. No, nie ukrywam. Jakaś skromna sumka mogłaby mi odświeżyć pamięć. Ile? Powiedzmy wystarczy... 500 koron. Co? Chyba oszalałeś. Na co ci tyle pieniędzy? No jak to na co? Planuję rozwinąć interes. Wiesz, mieć kram z takim wielkim kolorowym szyldem. I chcę też kupić nową skrzynkę, pasty, szczotki i takie tam. A jak wystarczy pieniędzy, to zainwestować w pralnię, żeby pomyje taniej wychodziły. Widzę, że masz już cały biznesplan. A jakże? Ale wiesz, potrzebuję kapitału. Nie będę płacił? Ponegocjuj mi, tak bym mu zapłacił. Dobrze. Może się jakoś dogadamy. Słuchaj. 250. Za taką cenę nawet nie mamy o czym mówić. O kurde. No dobra, 320, ale to jest w ogóle odwrotna negocjacja. 320. Za taką cenę? Ujojoj, dobra. To już taki strzał za 400. 420. Trzeba chociaż 80 koron zaoszczędzić. Wykluczone. Po prostu wykluczone. Nie zapłacę. Nie zapłacę. Jest tylko jeden mały problem. Nie mam gotówki. Postaram się ją zdobyć i wrócę. Będę czekał z niecierpliwością. Chcę tylko coś sprawdzić, ale w sumie dałbym mu chyba sianko. Ale też 500 koron to strasznie dużo. Dobra, masz ty 500 koron, kurwa. O, witam, To by się chyba bardziej to przyda. Znaczy, no nie no, w sumie mi też się przyda, ale... Proszę, to twoje pieniądze.
Mam nadzieję, że mądrze je wykorzystam. Biznesplan był niezły. Piękne dzięki, nie zapomnę ci tego. No dobra, a teraz do rzeczy. Nie wiem, jak się nazywa ten, kogo szukasz, ale to mój stały klient. Co kilka dni przynosi mi buty do czyszczenia. Jest taki dobry, że zawsze płaci więcej niż trzeba. Wiesz, gdzie go znaleźć? Nie, ale możesz tu na niego przecież zaczekać. Może przyjdzie. Nie mam na to czasu. Na pewno nie wiesz, gdzie go mogę znaleźć? Może widziałeś, skąd przychodzi? No przecież jak czyszczę buty, to chyba nie mam czasu gapić się, skąd przychodzą klienci, co nie? Ha, widzę, że marnie wam idzie. O, jesteś. Lepiej ci? Tak, dziękuję. Powietrze tutejszych nekropolii nadzwyczaj mi służy. A teraz pozwól, że zadam właściwe pytanie. Widzisz tę buteleczkę, chłopcze? Jedna kropla dodana do pasty sprawi, że nawet najbardziej zabrudzony but wystarczy przetrzeć, aby lśnił jak kopuła katedry świętego Lebiody. Dzięki temu, mniej pracując, możesz obsłużyć 3 razy więcej klientów i o wiele więcej zarobić. Dam ci ją, jeśli mi powiesz, gdzie mieszka człowiek, którego szukamy. Jeszcze 500 zarobił, to jest najbogatszy, no, kurwa, mieszkanie teraz tej dzielnicy. No bo ten pan jest może trochę dziwny, ale naprawdę bardzo miły. Ależ skąd? To nasz przyjaciel. Ostatnio trochę się popsztykaliśmy i teraz chcielibyśmy z nim porozmawiać. No dobrze, niech już będzie, powiem. Buty zawsze zostawiam mu przy jednym domu w porcie, takim z czerwonymi drzwiami. Ale nie wiem, czy tam mieszka. Warto to sprawdzić. Może znajdziemy tam jakiś trop. To może zanim pójdziecie, zaopiekuję się pańskimi nóżkami. Z całym szacunkiem, ale te buty mogłyby być czystsze. Dziękuję. Ale może innym razem. Kurwa, ale bogaty się stał w 5 sekund, ty. Ile sobie poradziłeś z tym małym. Do dzieci trzeba mieć właściwe podejście. Tak. Witaj, chłopcze. Znaczy... Witam mojego dobroczyńcę. Dzięki tobie mój interes zaczyna nabierać rumieńców. Skipnąłem to do rozmowy, ale chciałem, no właśnie. Chciałem z nim pogadać. Wszystko w swoim czasie. Na razie się rozglądam. Sprawdzam ceny, jakość. Musisz wiedzieć, że najłatwiej jest roztrwonić pieniądze. Ale możesz być spokojny, ja je wydam bardzo rozsądnie. Dobra, przyjdziemy tu za jakiś czas. Chłopcze, chłopcze. Co z ciebie wyrośnie? Bardzo bogaty człowiek. Dużo masz klientów? Dużo masz klientów? Bardzo dużo. Chociaż mogłoby być więcej. Interes najlepiej idzie po turniejach rycerskich. Rycerze bardziej brudzą sobie wtedy buty? Jak walczą, to brudzą im się nie tylko buty. Pastuje im też zbroje, hełmy, pasy, pochwy na miecze. Muszą się świecić jak psu jajca na wiosnę. O, przepraszam. Wiesz co? Gadatliwy jesteś i ciekawski. Jestem raczej elokwentny i dociekliwy. Poza tym dobry fachowiec musi umieć zabawić klienta rozmową, co nie? Skoro tyle gadasz, to musisz dużo wiedzieć o ludziach z Beauclair. Sporo? Ja wiem wszystko o wszystkich w tym mieście. Wiem, kto z kim sypia, albo z kim chciałby sypiać. Wiem, kto kogo lubi, a kto komu chciałby dać po gębie. Jakby nie patrzeć, niebezpieczna wiedza. Tam każdy wie, że umiem trzymać jęzor za zębami. Jakbym rozgadywał, co tu słyszę, już dawno by mnie zatłukli. A tak? Wszystko, co zostanie powiedziane na stołku do pucowania, zostaje na stołku do pucowania. No dobra. Uważaj na siebie. Może jeszcze tu zajdziemy kiedyś. Niech szanowny pan przychodzi jak najczęściej. Moje usługi zapewniają idealny wygląd. Dla każdego pana i dla każdej pani. Dobra, chodź Regis, bo coś gadałeś ciekawego. Niestety pominąłem chyba naszą rozmowę. Nie traćmy czasu. Z tego co mówił chłopiec, to nie powinno być daleko. Mam nadzieję, że go nie spłoszymy. Czerwony dom jakiś. To jest... Czerwone drzwi. Dobra. To o nich mówił Pucybut. To co, opakujemy się. Sklep z zabawkami.
Jakimi? Hmm? Chyba zwykłymi. Ani drgnął. Trzeba będzie wyważyć. Błagam, nieco subtelności. Równie dobrze mógłbyś stanąć na ulicy, zacząć walić w bęben i krzyczeć: Detlaf, idę po ciebie. To co proponujesz? Daj mi chwilę. No to było dziwne akurat. Ładnie. Nie myślałeś, żeby zostać włamywaczem? Bardzo by ci się ta umiejętność przydała. Rozważałem to przez chwilę, ale ostatecznie uznałem za nudne. Chodźmy. O kurde, no byłby najlepszym włamywaczem na świecie. Tylko z tego banku mógłby wejść. A zgaduję, że wampiry nie mają tak prostego umysłu jak my. Siano, 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 cyt, cyt. Jeść, jeść. Jest tutaj. Wyczuwasz go? Nie, nie ma go. Ale na pewno był. Zapach wciąż jest silny. Rozejrzyjmy się. Tak, no z tego co pamiętam, to tam ta misja trochę sprzeda nam fabuły i dowiemy się. No, dowiemy się trochę rzeczy na temat Detlafa i nie tylko na temat Detlafa. Chciałbym przeczytać ten nakaz eksmisji. W związku z nieuiszczaniem opłat najmu lokalu wykorzystanym pod magazyn, decyzją sądu administracyjnego miasta Buklero nakazuje się najemcy Sampowi opuszczenie lokalu w ciągu 7 dni. Czyli po prostu wybrał sobie jakieś opuszczone miejsce. List do pana sklepikarza. Drogi panie sklepikarzu, od dawna proszę moich rodziców, żeby kupili mi zabawkę. Mamusia wtedy płacze i mówi mi, że nie mamy pieniążków. Mój tatuś zawsze się denerwuje, jak go pytam o to, kiedy zarobi, i raz nawet mnie uderzył. Moje koleżanki mają piękne zabawki. Żyje tylko w naszej wyobraźni, ale co z tego? Ja bym ją bardzo kochała. Stara zabawka. Otrząśnij się. To mi już się nie przyda. Twój stary to obi pokiebany i menel. Kiedyś musiała być ładna. Skończysz kurwa pasiflozę. Niepokój. Taka prawda niestety. Tam w dorosłości. Ktoś niedawno naprawiał tę zabawkę. A to Detlaf naprawiał może. O proszę, proszę. Może robił dla kidosów zabawki. To już wszystko niby pobadane. Brak śladów kurzu. Nie, pobadane. Ktoś przekładał tę zabawkę z miejsca na miejsce. Dlaczego nie jest na czerwono podświetlone, tylko na taki żółty kolor? Ładny drobiazg. Oj, te pacynki. A mogę sobie wziąć? We mnie niepokój. Myślałem, że mogę jako tego postawić. Jako figurkę. Czasem sobie u mnie myślę, w domu. Że skończy jak jedna z takich zabawek. Hmm? Unieruchomiony? Chodźmy na poddasze. A więc tu uwił sobie gniazdko. Powinniśmy się rozejrzeć. Podejrzany list. No, Regis. Podejrzany list. Detlafie van der Eretein, nie znasz nas, ale my znamy ciebie. Wiemy, że jesteś wampirem. Wiadomo nam o twojej słabości do kobiety imieniem Renavet. Zamkniemy ją w zaszczurzonym lochu. Obedrzemy ze skóry. Możesz ją jednak ocalić. Wystarczy, że udasz się do Bokler i w określony sposób zgładzisz 5 osób. No to już wiem, dlaczego to robił. 3 dni. Jeśli się nie wywiążesz, zamiast kolejnego listu, dostaniesz palec swojej ukochanej. Widzisz? To najlepszy dowód, że Detlaf nie zabija z własnej woli. Ktoś go szantażuje. Masz pomysł, kto to może być? Detlaf ma jakichś wrogów? Detlaf miewa wrogów, ale zwykle bardzo krótko. Może któremuś udało się uciec? Teoretycznie... Widzę tą samicę tam. Może. Choć nie znam nikogo takiego. Tyle.
ale jeżeli jest, to musi być kimś bardzo niebezpiecznym. Zresztą wiesz, walczyłeś z Detlafem. To musi być ktoś obcy. No, ustrzelił. Kim jest Detlaf? To jego dawna miłość. Jedyna ludzka kobieta, z którą wszedł w bliską relację. Zaakceptowała go. Dzięki niej znalazł swoje miejsce w tym nieprzyjaznym dla nas świecie. Rozpoczęła dzieło, które ja staram się kontynuować. Poznałeś ją? Niestety, nie miałem przyjemności. Odeszła od niego jeszcze zanim Detlaf mnie odratował. Chociaż on zawsze twierdził, że zaginęła. Rozumiem, że wątpisz w tę wersję. Cóż, nieco lepiej znam się na ludziach niż on. Potrafię rozpoznać cynizm i fałsz. Wiem, że zabrała swoje rzeczy, a ludzie, których ktoś porywa lub którzy znikają, nie zwykli tego robić. Uprzedzając twoje pytanie, nie znam powodów rozstania. Mogę jedynie przypuszczać, że pewnego dnia Detlaf wpadł w szał, a ona ujrzała jego drugie oblicze. Każdy by się przeraził, chociaż nie każdy zdążyłby odejść. Detlaf nie mógł się pogodzić z tym, że go rzuciła? Tobie wydaje się to takie dziwne? Nie jeden człowiek by sobie z tym nie poradził, a Detlaf jest dużo bardziej emocjonalny od ludzi. Ona była dla niego nie tylko miłością, kochanką, ale też członkinią jego stada. A stada wszak nie opuszcza się z własnej woli. Skoro była dla niego taka ważna, to nie próbował jej szukać? No, głupie pytanie, wampiry oczywiście, macie że przecież swoje szukał. Sposoby. To powinna być dla niego pestka. Geralt, jak słusznie zauważyłeś, jesteśmy wampirami, a nie cudotwórcami. Szukał jej, rzecz jasna, przez wiele miesięcy, ale w końcu dał za wygraną. Zaś nawet najwyraźniej poznała go na tyle dobrze, że wiedziała, jak zatrzeć za sobą ślady. Nawet jeżeli wtedy Renavet od niego odeszła, to tym razem rzeczywiście ktoś ją porwał. Trudno mi się z tobą nie zgodzić. Trudno też przewidzieć, do czego jest zdolny, aby ją odzyskać. Skąd niby ktoś wiedział o ich relacji? Na pewno jest gotów zabijać. Zrobiłbyś to samo dla Yennefer. O nie. Zabija, bo mu na niej zależy. A ta krew, ci ludzie nie mają dla niego znaczenia. Ta, rozumiem. Chcę ratować dziewczynę ze swojego stanu. Ta, rozumiem. Właśnie. No dobrze. Wiemy, że ktoś go szantażuje, ale ciągle nie wiemy kto. Trzeba się tu jeszcze rozejrzeć. No i pewnie się nie dowiemy kto, chyba. Czy się dowiemy? Chociaż Geralt, jak skoro tak mówi, to może się dowiemy. Niedawno naprawiał tę zabawkę. Jednak. A to jest kruk w ogóle, o kurwa, to kruk Detlafa pewnie. Wy se tam lubi się pogadać z krukami, w ogóle jaki banał. Wampir, cmentarz i kruki. Ładna melodyjka. Tylko cicho bardzo. Ładna. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się z domem. Z tym prawdziwym, sprzed koniunkcji sfer. Narzędzia były niedawno używane. Detlaf w przerwach od mordowania naprawia zabawki. Daruj sobie złośliwości, Geralt. List z nazwiskami. Zobacz. Kartki z nazwiskami. Hrabia Crespi, hrabia Dulac, Milton de Peyrac Peyran, hrabia de la Croix. Tak, to ofiary Detlafa, ale nie jego charakter pisma. Musiał mu je przysłać ten, kto napisał list. Wszystkie są napisane takim samym atramentem. Spójrz na kolor. Jako barwnika użyto cynabarytu. To rzadki minerał. Występuje w zasadzie tylko w Nazairze. Ale chyba niewiele nam to daje. Ktoś mógł sprowadzić stamtąd atrament. Racja. Ale może warto to zapamiętać. Spójrz. Na tej kartce jest jakaś plamka. Powinien. Ale w Beauclair to chyba nic niezwykłego. Być może. Ale może to też warto zapamiętać. Ten szantażysta to musi być ciekawa postać.
Co masz na myśli? Regis, no sam pomyśl. Ktoś porwał ukochaną wampira. Zmusił go, żeby zabijał na zamówienie. Chociaż jak sam twierdzisz, nie jest mordercą. Moim zdaniem to nie może być byle kto. Masz rację. Kiedy teraz o tym myślę, to zastanawiam się. Czy to przypadkiem nie jest jeden z was? Wampir. Właśnie. Robi się nader interesująco. To jedna z hipotez, ale nie przywiązywałbym się do niej, póki nie dowiemy się więcej. Racja. Dobra, podsumujmy, co mamy. Ktoś szantażuje Detlafa. Przysyła mu kartki z nazwiskami kolejnych ofiar. Wszystkie nazwiska są napisane tym samym nazairskim atramentem? Niewiele. Dość, by uznać Detlafa za niewinnego. Naprawdę. Rzeczywiście. Wygląda na to, że został zmanipulowany. Jest narzędziem w rękach jakiegoś szaleńca, który każe mu zabijać. To prawda, ale to otwiera przed nami pewną furtkę. Jeśli znajdziemy Renavet, dalsze szantażowanie Detlafa nie będzie mieć sensu. Szantażyści stracą kartę przetargową. Jest to jakiś pomysł. Może rzeczywiście warto spróbować, ale co z Detlafem? Ja będę szukał jego dziewczyny, a on zabije kolejną osobę? Nie zabije. Przekonam go, aby się wstrzymał. Zapewnię, że jesteś przyjacielem i że nam pomożesz. Poczekam na niego. W końcu musi się tu zjawić. Posłucha cię? Posłucha. Może poczekam z tobą? Nie. Wyczuję cię na mile i nie przyjdzie. Zaufaj mi. Lepiej, żebym był tu sam. Dobrze. Tymczasem muszę pomówić z księżną. Niech tak będzie. W takim razie poczekamy tu na ciebie. Obaj. Ale ja bym chciał jeszcze do tego obrazu podejść, bo tam miałem jakąś interakcję. To tam było jeszcze coś do zbadania. Wracaj na górę. Na czerwone ci było. Ten kruk też mnie denerwuje. A, to tylko można się przyjrzeć obrazowi. No dobra, to by było na tyle. Złóż księżny raport z poszukiwań bestii. Myślę, że możemy to zrobić jeszcze. Mamy 52 minuty odcinka. Myślę, że mała tutaj krótka rozmowa z księżną się odbędzie i potem będziemy dalej wykonywać te misje już w następnym odcinku. Chyba, że dojdę, mam jakieś misje poboczne. Może mamy jakieś misje poboczne? No, Corvo Bianco, rycerz do wynajęcia, czyli te wykonywanie tych i poszukiwania tajemnica zaginionej łyżki, bla 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 bla. Czyli to jakieś takie pierdoły. No to idziemy wątkiem głównym, już pewnie coś sądzę do końca. Czy ja mam jakiś tutaj znacznik, drogowskaz? Mam. Idziemy do pałacu? Chyba tak. Ale jestem głodny, Jezusie Nazareński, jestem głodny. Do góry. Kurczę, dzisiaj zaczynam, to jest dopiero pierwszy dzień diety. Przez miesiąc, no muszę schudnąć do 70 kg, może trochę jeszcze mniej. Tak, żeby było 0% tkanki tłuszczowej. Znaczy 0 to się nie da, wiadomo. Nie będziemy w pałacu. Szkoda, chciałem sobie tutaj pozwiedzać. Mistrz wiedźmiński. Z tego co pamiętam, miałeś powstrzymać bestię. I co? Pracuję nad tym. Przesuń się, chcę porozmawiać z księżną. Wiedźminie, no wreszcie. Odchodziliśmy już od zmysłów. Dopadłeś zabójcę Miltona? Znalazłem. Znalazłem bestię, ale nie mogłem jej zabić. To my wysyłamy cię za potworem, a ty wracasz z niczym? Bardzo nas zawiodłeś. To nie takie proste. Bestia to potężny wampir. Wampir? To jest problem dla Wiedźmina? Zabójcy potworów? Przecież każdy wie, co zrobić, żeby usiec wampirza. Wystarczy zwabić go na światło słoneczne. Albo obwiesić czosnkiem i wbić kołek w serce. Debil. Z wampirami nie walczy się czosnkiem. Słońce i kołki też nie robią im krzywdy. Takie metody działają tylko w legendach. A szakłak? Babka Ademarta mówiła nam w dzieciństwie, że szakłak odpędza wampiry. Najskuteczniejszy jest srebrny miecz. Ale to i tak tylko półśrodek, bo wyższego wampira może zabić jedynie inny wampir.
Wymówki. Wasza miłość. Zaraz zbiorę ludzi i załatwimy sprawę. Niech tylko Wiedźmin powie, gdzie jest ten potwór. Śmiało pozwól ich pozabijać. Śmiało. Wyślij ich na pewną śmierć. Dla jednego Wiedźmina to może śmierć, ale dla 40 zbrojnych to będzie tylko kolejna bitwa. 40, 50, nawet 100. Dla niego to żadna różnica. Nie widziałeś moich gwardzistów w akcji. A umieją walczyć z mgłą? Trafią z kuszy w cel szybszy niż wiatr? Jak to? Co za stworzenie potrafi takie rzeczy? Takie istoty nazywa się wyższymi wampirami. Każdy z nich jest trochę inny. Można powiedzieć wyjątkowy. Niektóre potrafią zmieniać się w ogromne nietoperze. Inne rozmawiają ze zwierzętami. O, tak? To wciąż tylko bezmózgie bestie. Mylisz się. Wampirem niższym, takim jak Alp czy Kima, rządzi zwierzęcy instynkt. Rzucają się na wszystko, w czym tylko wyczują krew. Ale wyższe wampiry kierują się rozumem. Potwór, który kieruje się rozumem? Bardzo ciekawe. Co w takim razie zamierzasz zrobić? To nie jest po prostu potwór. To potężna istota, która żyje na tym świecie od setek lat. Bzdura. Skoro rzeczywiście są takie potężne, to czemu jeszcze nas nie podbiły? One raczej nie mieszają się do naszych spraw i trzymają się na uboczu. Ludzie mało ich obchodzą. Nie boją się, że pewnego dnia wyrżniemy ich do nogi? Na taką sugestię większość z nich poczułaby raczej rozbawienie. One są świadome swojej siły. No to co możemy zrobić? Może masz jakiś plan? Najlepsze wyjście to spróbować z nimi porozmawiać. No nie zdzierżę. Jaśnie oświecona wzywa Wiedźmina, żeby zabił potwora. A ten chce z nim rozmawiać. Wiem, co robię. Jego ukochana została porwana. Jest szantażowany. Szantażowany? Wyjaśnij nam łaskawie, jak można szantażować wampira. Wyższe wampiry mają coś wspólnego z ludźmi. Nie kieruje nimi instynkt, lecz emocje. Są nie tylko bardzo inteligentne, ale też potrafią angażować się emocjonalnie. A nawet kochać. Ten zakochał się w ludzkiej kobiecie i zrobi wszystko, żeby nie stała jej się krzywda. Chyba nie chcesz puścić mordercy Miltona wolno, albo czekać, aż znowu kogoś zabije. Trzeba go jak najszybciej unieszkodliwić. Właśnie to jest mój kolejny cel. Zapobiec następnym atakom. Wampir to tylko połowa problemu. Tak naprawdę winni są szantażyści, którzy porwali niewinną dziewczynę, żeby go kontrolować. Jak chcesz to zrobić? Po prostu znajdę tego szantażystę i uwolnię ukochaną wampira. Miałeś z nim skończyć, a nie mu pomagać. Najważniejsze jest to, żeby nikt więcej nie zginął. A jak dziewczyna będzie bezpieczna, to on straci powód, by dalej zabijać. Nie jestem pewna. Ale może faktycznie masz rację. Wiesz coś o tym? Myślę, że nawet jakbyś się nie zgodziła, to i tak by nie miała nic do powiedzenia. To na nich szantażysta wypisywał wampirowi imiona kolejnych ofiar. Na jednej jest ślad po kropli wina. Ale to wciąż słaba poszlaka. Mój drogi, nawet nie podejrzewasz, jak bardzo się mylisz. Poślijcie po książęcego Kipera. Już, już. Wino to w Toussaint rzecz święta. Tutaj nie ma plamek wina. Są plamy po Est-Est, albo plamy po Ervelus i ewentualnie plamy po Fiorano. Jej miłość wzywała? Wiedźminie, pokaż mu kartki. Benoit, jesteś w stanie rozpoznać, jakie wino pozostawiło tę plamkę? Mhm.
Tak. Tak. Raczej zachodni brzeg Sans-Retour. Dojrzewało w beczce z dębu boklerskiego. Barwa burgundowa, czysta. Są tacy ludzie, którzy tak wyczują. Nie może być. Przecież to Sangreal, rocznik 1269. Tylko nie wiem, czy po plamce. To niemożliwe. To wino przygotowuje winnica Castel Ravallo. Wyłącznie na pałacowy stół. Może Sangreal zostało skradzione? Powinniśmy pojechać do winnicy i to sprawdzić. No. Mamy już to. Sangreal? Nie słyszałem o takim winie. Gdyż prawdopodobnie nigdy go nie piłeś. Tak jak mówiłam, ono przysługuje wyłącznie książęcej rodzinie. Jakoś jednak znalazło się na tych kartkach. Chyba, że kiper waszej miłości się pomylił. W kwestii wina Benoît jest nieomylny. Jeżeli mówi, że to Sangreal, to jest to Sangreal. Musimy jechać do Castel Ravallo i sprawdzić, co mogło się stać. Jak to my? Moment. Wasza miłość chce jechać ze mną? Wykluczone. Nie myślisz chyba, że będziemy tu bezczynnie siedzieć, kiedy nasze księstwo jest w niebezpieczeństwie? Wasza miłość, to zdecydowanie zbyt niebezpieczne. Niech Wiedźmin jedzie sam. Albo przybierzemy przygłupa. Cieszę się, że wreszcie w czymś się zgadzacie, ale już postanowiłam. Czyli tego zioma, bo brawo, w sensie. Pojedziemy i będziemy mieć przy sobie najlepszą eskortę. Ciebie i Geralta. O. Wyruszymy inkognito. Nie życzymy sobie, żeby dwór plotkował na ten temat. Ale po co ona jedzie, to jest bez sensu. Zwalniam was też z obowiązku przestrzegania dworskiego protokołu. Krótko mówiąc, panowie, od teraz jesteśmy na ty. Tak jest, wasza miłość. Wiedźminie, jesteś gotowy? Potrzebuję trochę czasu. Udamy się tam... Potrzebuję jeszcze czasu. W następnym odcinku. Pośpiesz się. Liczy się każda minuta. Pojedziemy tam z przygłupem i z Anną. Z Anią? Anna to w sumie Ania chyba, nie? Tak jakbyś to zrobnisz. No nic. Dzięki wielkie za obejrzenie. Widzimy się jutro, godzina 16:14. Zaczyna robić się interesująco, a wierzcie mi, będzie jeszcze ciekawiej. Do jutra.